Witam. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy motocykl 125 cm3 nadaje się na trasy. Już sporo filmików jest o tym w internecie, z tym, że część osób to są osoby, które jeżdżą większymi pojemnościami i nigdy tak naprawdę nie jeździły 125 w jakieś długie trasy lub użytkownicy 125, którzy co prawda może robią dużo kilometrów, ale no, nie zdarza im się robić tras kilkaset kilometrów. Kilkaset, mam tutaj na myśli przynajmniej, nie wiem, 300, 500, 600 kilometrów. No ja kilka, jak nie kilkanaście takich tras już zaliczyłem, także no, myślę, że mam coś do powiedzenia w tym temacie. Co do 125, no prędkość przelotowa, zarówno w przypadku Junaka 122F, którego posiadałem wcześniej, jak i Hyosunga, którego posiadam teraz, no jest to około 90-100 km, z tym, że licznik Junaka oszukiwał o 8-9 km, także jadąc tak naprawdę 100 na godzinę, licznikowo jechałem 90-91, no 92 może. W Hyosungu jest to trochę lepszy wynik i no licznik oszukuje o jakieś 4-5 km na godzinę, no ale to jest szczegół. Oczywiście jadąc pod jakąś większą górkę, to prędkości raczej przelotowej na poziomie 90 km lub 100 nie utrzymamy, bo motocykl niestety no, nie ma tego zapasu mocy. Tak samo jest przy bardzo silnym wietrze, chociaż tutaj akurat Hyosung wypada dużo lepiej, bo jest cięższy, ma niższy środek ciężkości, więc jest bardziej stabilny. Na pewno podróżując motocyklem 125 cm3 trzeba zarezerwować sobie dużo więcej czasu niż podróżując większymi pojemnościami. U mnie średnia prędkość w trasach 200 do 700 km wychodzi około 50 km na godzinę. Oczywiście robiąc przerwę na papierosa, na rozprostowanie kości bądź po prostu, żeby zejść pochodzić, bo tyłek dostaje. No ale to oznacza, że tak naprawdę w ciągu całego dnia, wyjeżdżając, nie wiem, o 6 rano, dojeżdżając gdzieś o 20, 21, jesteśmy w stanie przejechać całą Polskę. Także no jak ktoś chce, to oczywiście da radę. Z moich wyjazdów, to z takich najdłuższych wyjazdów, to zaczynając od Junaka, już miesiąc po zakupie, pojechałem nim w trasę Wejherowo-Karpacz, czyli 610 km. No tam po drodze małe przeboje były, bo niestety szpilki wydechu się pourywały. Tutaj akurat te modele miały to do siebie, że bardzo często to się zdarzało, no ale zostały wymienione w trasie na zwykłe śruby i od tego czasu już tego problemu nie było. No przejazd zajął mi cały dzień. Niestety tutaj urwana szpilka urwała się. Część szpilki została w środku. Także no, musiałem podjechać do mechanika, do Grudziądza. No tam trochę czasu straciłem, jeszcze później pękła druga szpilka, także też trochę czasu straciłem szukając kogoś, kto będzie w stanie mi pomóc, bo nie miałem ze sobą takiego sprzętu jak kombinerki, którymi no, szłoby wykręcić tą śrubę i wkręcić inną. No ale też nie miałem takiej śruby, no to musiałem poszukać pomocy wśród mieszkańców najbliższej wsi. Ale bardzo szybko to załatwiłem i mogłem pojechać dalej. W Karpaczu spędziłem kilka dni, następnie 400 km przejechałem do Makowa Podhalańskiego. Tam też kilka dni, następnie do no już 70, 60, 70 km do Zakopanego. W Zakopanem byłem około tygodnia,
tydzień, chyba dokładnie, nawet tydzień. Powrót chciałem sobie rozbić na 2 dni, no ale była taka ładna pogoda, że po prostu stwierdziłem, że jeszcze jeden dzień sobie pochodzę po górach i postaram się przejechać tą trasę w jeden dzień. No trasa wynosiła 300, przepraszam, 730 kilometrów. No udało mi się przejechać w ciągu jednego dnia. Wyjechałem około 7 z Zakopanego, dojechałem około 21 do Wejherowa. Może nawet trochę przed 21. Czyli około 12 godzin, jeżeli dobrze liczę. Nie, źle liczę. 12, 13, 14 godzin. Z takich dłuższych tras Junakiem to jeszcze udało mi się pojechać do Wilczego Szańca wraz z kolegą, który też jechał Junakiem 125. To była trasa około 33 km, 330 km w jedną stronę. Z innych takich wyjazdów dłuższych to Junakiem w 2016 roku pojechałem w Bieszczady. Pierwszy dzień to był przejazd około 500 km do Strachowic. Tam 2 dni Góry Świętokrzyskie, później przejazd do Rzeszowa. Tam zaliczyłem Beskid Niski, miejscowość Dukla. Również pojechałem do miejscowości Wołosate, czyli taka najbardziej wysunięta miejscowość na południowym wschodzie Polski. Powrót z Rzeszowa około 700 km. No tutaj rozbiłem sobie to na 2 dni, praktycznie na 2 dni, na 1,5 dnia. Ale tylko i wyłącznie dla swojej wygody. Z przejazdów Junakiem takich dłuższych to jeszcze jeden przejazd był 400 km do Warszawy i z powrotem. I tutaj właśnie jadąc z powrotem z Warszawy udało mi się trochę poprawić moją średnią, czyli te 50 km na godzinę. I udało się przejechać mi 400 km w 6 godzin. Jeszcze tutaj na siódemce stałem trochę w korku na odcinku Elbląg Gdańsk. Także no mógłbym zejść powiedzmy jeszcze o te 20 minut. No to już jest taki wynik jak na 125, 400 km w 6 godzin, taki no myślę dość dobry. Hyosunga kupiłem w sierpniu 2016 roku. No, Hyosungiem zrobiłem już ponad 19 tysięcy kilometrów. Junakiem oprócz tych dłuższych przejazdów to właśnie zdarzało mi się bardzo dużo jeździć po okolicy, czyli takie wyjazdy, nie wiem, 100-200 kilometrów, 300. Hyosung, sierpień 2016. Pierwszy wyjazd już zorganizowałem kilka dni po zakupie. To była taka trasa ze znajomymi, też na 125, ponad 300 km. Kilka dni później miałem trochę wolnego, więc tak spontanicznie zdecydowałem się na przejazd do Makowa Podhalańskiego, czyli około 620 km. Przejazd w ciągu jednego dnia. Następnie z Makowa pojechałem do Rzeszowa i następnie w Bieszczady. W Bieszczady do Wetliny. Nie polecam noclegu Cień PRL, jakby ktoś był w okolicy. Powrót z Bieszczad do Wejherowa, właściwie z Rzeszowa do Wejherowa, ponad 700 km. Tutaj też przejazd rozbiłem sobie na 2 dni. Wyjechałem po południu, dojechałem do
praktycznie do Warszawy. W jakiejś miejscowości pod Warszawą znalazłem nocleg, teraz nie pamiętam, w Raszynie chyba. Następnego dnia przejechałem sobie 400 km z Warszawy do Wejherowa, już tak na spokojnie. Wyjechałem o 10. No, przejazd zajął mi pewnie około 8 godzin, standardowo. Dokładnie już nie pamiętam. Kolejny wyjazd, ponownie do Rzeszowa, 2016 rok, wrzesień. Ponownie 700 km ponad w jedną stronę. Znowu wyjeżdżałem z Wejherowa po południu, także nocleg we Włocławku, następny dzień ponad, no, 400-420 km do Rzeszowa. Ponownie w Bieszczady. No i ponownie powrót tym razem przez Łódź. Także też na dwa razy do Łodzi 350, około kilometrów 360. Z Łodzi drugie tyle do Wejherowa. Kwiecień 2017. Pojechałem wraz z kolegą, też na 125 na Junaku, na rozpoczęcie sezonu. O, właśnie tutaj są zdjęcia. Zajazd Hetman na rozpoczęcie sezonu z Forum Junaka. Przejechaliśmy do miejscowości Bobolice, około 500 km w jedną stronę. No tutaj wyjazd był ograniczony trochę czasowo, wyjeżdżaliśmy w piątek rano, także oczywiście te 500 km zrobiliśmy na jeden raz. Temperatura około 10 stopni, także nie było tak źle, trochę popadał deszcz. No gorszy był powrót z tych Bobolic, bo ponownie 500 km do zrobienia, do przejechania, a niestety temperatura za Częstochową spadła do około 3 stopni. Zaczął padać śnieg, no i muszę powiedzieć, że było zimno. Nikomu nie polecam jazdy w takiej pogodzie, no ale no, wybraliśmy się, no to już trzeba było wrócić. Pogoda dość szybko się zmieniła, jeszcze jak wyjeżdżaliśmy, to nie miała być aż tak zła, miała być około 7-8 stopni, a to jest temperatura jeszcze do przyjęcia, nawet jadąc trasę powiedzmy 500-kilometrową, tak jak tutaj ta traska miała. Następnie maj, trzeci tydzień maja. Ponownie pojechałem do Rzeszowa. Ponownie w Bieszczady. Oczywiście przejazd do Rzeszowa, znowu wyjazd popołudnie. Także nocleg we Włocławku. Następny dzień 400 km do Rzeszowa. Powrót znowu przez Łódź. Powrót znowu przez Łódź, również na 2 dni. No, trochę tutaj. Trochę nudna trasa, bo już drugi czy trzeci raz jechałem tą trasą. Więc na następny przejazd, który był w lipcu, już postanowiłem sobie znaleźć alternatywną trasę, co prawda trochę dłuższą, ale muszę powiedzieć, że ciekawszą. Ciekawszą przede wszystkim dlatego, bo po prostu była to inna trasa, innymi drogami. No i mamy lipiec 2017. Ponownie pojechałem do Rzeszowa, ale tym razem trochę okrężną drogą, ponieważ ta droga prowadziła mnie przez Łomżę i Lublin. Do Łomży, a właściwie pod Łomżę, miejscowość Kołaki Wietrzychowo, mała wioska. Znowu wyjechałem w sobotę po południu. No, do przejechania miałem jakieś 350 km. W tej miejscowości nocleg w agroturystyce. Następnie znowu przejechałem sobie
około 400, chyba 20-430 km następnego dnia do Rzeszowa przez Lublin. Lublin oraz tam zahaczyłem o niewielką miejscowość Żółkiewka. Tam spotkałem się też z kolegą z Forum Junaka. Było po drodze, praktycznie 5 km trzeba było zjechać, no to no głupio by było nie wjechać, będąc praktycznie przejeżdżając obok. Na miejscu w Rzeszowie zorganizowałem też na forum Junaka wyjazd, taką objazdówkę po Beskidzie Niskim. No ale niestety tylko dwie osoby się zgłosiły, więc zrobiliśmy sobie przejazd około 200 km. Bardzo ładna pogoda, bardzo ładne rejony. Między innymi Kros z Rzeszowa przez Krosno, Dukle, Rymanów Zdrój, no i powrót do Rzeszowa, mówię, około 200 km. Bardzo ładna pogoda, bardzo ładne trasy. Na tym urlopie jeszcze przejechałem sobie jednodniową taką wycieczkę, zrobiłem w Bieszczady, właściwie do miejscowości Wetlina. Stamtąd przeszedłem sobie szlaczek. No, pogoda nie była jakaś fajna, było dość zimno i praktycznie cały czas padał deszcz. Powrót trochę niestandardowo, ale stwierdziłem, że przejazd w jedną stronę i zarówno powrót będzie trochę niestandardowy, czyli przez Bielsko-Białą, co dało mi łącznie około 900 km, również podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień przejechałem do Bielska-Białej, praktycznie na 3 dni. Bo pierwszy dzień wyjechałem do Bielska-Białej. Nie pamiętam, ile tam było, 200 chyba 50 km. Chciałem być dość szybko, żeby jeszcze przejść sobie szlak na Szyndzielnię. Następnego dnia około 500 km przejechałem do miejscowości Płużnica. Właściwie Bielawy pod Płużnicą. Tam dojechałem wieczorem, ale tylko dlatego na nocleg, ponieważ następny dzień chciałem pojechać do Tczewa jeszcze do rodziców i cały dzień sobie tam posiedzieć. Także te 500 km zrobiłem sobie. Oczywiście dojechałbym do Wejherowa, to byłoby 600 km, gdzieś 650. No ale w sumie nigdzie mi się nie spieszyło, bo jeszcze miałem jeden dzień wolny. Także no, tak postanowiłem. Później jeszcze weekendowe 550 km. W okolicy Drawska Pomorskiego. Następnie wpadłem na pomysł, żeby przejechać do Karpacza, mając kilka dni wolnych. Chciałem pojechać do Karpacza, niestety 200 km w deszczu trochę mnie zniechęciło. Zmieniłem plan, pojechałem do Włocławka, następnego dnia do Sochaczewa na spotkanie grupy facebookowej Hyosunga Aquili. Po spotkaniu stwierdziłem, że pojadę do Nowej Supi. W Nowej Supi spędziłem dwa dni, pochodziłem sobie po okolicach Gór Świętokrzyskich i 550 km wróciłem sobie na jeden raz do domu. Kolejny wyjazd 330 km w dwie strony. 330 km w jedną stronę, przepraszam, to był przejazd z Wejherowa do Mierzyna na zlot, oficjalny zlot Forum Junaka. Później jeszcze objazdówka, nie objazdówka, tylko przejazd, pojechałem sobie na zlot grupy Aquila.
330 km przejechałem do Płocka, tam nocleg, 150 km do Smardzewic i na powrót miałem około 490 km, też na jeden dzień, to była połowa września, pogoda jeszcze była w miarę dobra. Ostatni wyjazd w tym roku to było zakończenie sezonu Forum Janaka, przejazd do, jak ta miejscowość się nazywała, Wawrzkowizna. Obok Bełchatowa, ośrodek Osir Wawrzkowizna. No, pogoda już nie była zbyt dobra, niestety. Trasa około 500 km. Temperatura około 8 stopni. Trochę deszczu, trochę słońca. Powrót był masakryczny, mogę tak to powiedzieć. Akurat szalał nad Polską huragan, nie pamiętam teraz, nie huragan, tylko orkan Grzegorz bodajże. Wiatr był taki, że no, praktycznie nie szło jechać. Musiałem sobie zrobić po drodze nocleg ponownie Bielawy obok Płużnicy. No, już byłem tak mokry i tak było zimno, temperatura spadła do około 3 stopni, że zrobiłem nocleg i następnego dnia już sobie wróciłem na spokojnie te 150 km, 160. Ogólnie motocykl 125 cm sześciennych. Najlepiej wybierać drogi wojewódzkie, krajowe. Zdecydowanie nie polecam autostrad, chociaż mi się zdarzało nimi jeździć. Ale 125 cm sześciennych jest zdecydowanie za wolne na autostrady. A drogami krajowymi i wojewódzkimi jeździ się naprawdę dobrze. No i na pewno jest ciekawiej niż jechać autostradą. No niestety moc tutaj na podstawie danych dotyczących Hyosunga 15 koni mechanicznych jest zdecydowanie za mała, żeby sprawnie wyprzedzać inne samochody. Możemy wyprzedzać traktory, rowery, skutery. No niestety, czasami uda się wyprzedzić tiran, ale niestety trzeba mieć długo prostą. Naprawdę długą, prostą i no jest ciężko. Ale mi osobiście jazda takim motocyklem odpowiada. Uważam, że takim motocyklami można jeździć w długie trasy, jeżeli ktoś dysponuje większą ilością czasu, nie spieszy mu się. Da się dojechać wszędzie, gdzie tylko chcesz, dojedziesz. Tak samo jak na mocniejszych motocyklach. Hyosung w trasie zachowuje się dobrze, siedzenie jest wygodne, jednak jak wspomniałem poprzednio, brakuje podparcia pleców. Ja sobie z tym radzę przy dłuższych trasach, instalując na miejscu pasażera torbę z rzeczami, z ciuchami, która spełnia swoje zadanie, podpiera plecy i jedzie się całkiem dobrze. Są opinie, że 125 cm nie nadaje się na długie trasy, ale no mój przykład, mój i wiele innych pokazuje, że da się pojechać. Nie jest to problem. Nie jest problemem nawet przejechać, zapakować się na 2 tygodnie i pojechać na urlop po Polsce, co też tutaj inni znajomi robili. Jeździli nawet dziennie po 300, 400, 500 km przez całe 2 tygodnie taką objazdówkę. Oprócz frajdy, jaką daje jazda motocyklem, nawet małopojemnościowym, z takich wycieczek pozostają bardzo fajne wspomnienia. Ludzie z zaciekawieniem podchodzą, zagadują, jak widzą gdzieś na południu Polski pomorskie rejestracje motocykla o pojemności 125. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś negatywnie się wypowiadał. No, wszyscy byli pod jakimś tam wrażeniem, że no, takim motocyklem wybrałem się gdzieś w trasę. No, jeżeli ktoś się waha, czy da radę, lub czy motocykl wytrzyma, no to nie ma się co zastanawiać. Radę dasz. Motocykl, jeżeli jest dobrze utrzymany, na bieżąco serwisowany, to też da radę, no, a wspomnienia pozostaną na długo. To na tyle. I do następnego.